Moja rodzina kompletnie zwariowała. Nawet nie wiecie, co oni wyczyniają. O, Haniu, tam ładny chłopak, zobacz. Masz zobacz. Mhm. Okay. Mamo, co ty robisz? Cześć, mojej córce się podobasz bardzo. Hej. Mamo, przestań. Mamo, pobiło cię. Nie, poczekaj. Nie, mamo, oj, zobaczy. Hej. Jezu, jedź już, jedź, bo... W ten sposób zachowuje się mama, a moje rodzeństwo... Popatrz, jaki tam chłopak, może się docałujecie, albo się zakochacie i pójdziecie na bal. Kasper, masz rację. Pójdę z nim pogadać. Co? Jego cię nigdzie nie puści. A ten problem tylko narastał. Mieli coraz gorsze pomysły. Widzieliście to? No, ewidentnie się spodobał. Dobra, mamy go. Niezłe ciacho. Teraz tylko trzeba kogoś znaleźć, kto wygląda podobnie do niego. Ja mam już tego serdecznie dosyć. Co, wymyślili sobie, że znajdą dla mnie chłopaka? A kto ich o to prosił? Ja tego nie potrzebuję. Amelka! Cześć! Przestań gadać, wszyscy znamy prawdę. Ja tylko chcę pomóc. Postanowiłam pomóc mojej siostrze. A dlaczego uważam, że potrzebuje tej pomocy? No bo po wakacjach widzę jej przygnębienie, smutek, bezradność i wiem dlaczego. Hania po prostu nie może znaleźć chłopaka. A skąd to wiem? To jest proste. Hania źle się ubiera, nie potrafi się malować, nie potrafi gadać z chłopakami, a co dopiero z nimi czatować. Strasznie wolno pisze na telefonie i możliwe, że nawet czasami nie dowidzi niektórych rzeczy. Może to dlatego, że masz złe dobrane szkła lub soczewki. Nie wiem. Co ty w ogóle mówisz? Jakieś bzdury opowiadasz, że ja się niby nie potrafię ubierać, malować i pisać? Jesteś jakaś nienormalna? Skąd ci w ogóle taki pomysł przyszedł do głowy? Skąd ci w ogóle przyszło to wszystko z tym chłopakiem? Tak? W takim razie chodź, to ci pokażę pewne nagranie. No, dawaj. W te wakacje razem z przyjaciółką wpadłyśmy na świetny pomysł. Zrobiłyśmy summer bucket list, czyli listę rzeczy, które musimy zrobić w te wakacje, aby to lato było jednym z najlepszych. Na początku zaczęło się niewinnie, jakieś tam chillowe punkty, które tak naprawdę były tylko dla rozrywki. Ale potem dopisałam na swoją listę coś, o czym od dawna marzyłam. Czyli summer love, wakacyjna miłość. Widzisz? Dobra, ale to o niczym nie świadczy. To była scena do filmu, którego w końcu nie udało nam się nagrać. Nie, kochana, ja zauważyłam zmianę w twoim zachowaniu. Jak wróciłyśmy z obozu z Atasu z Barcelony, to byłaś przygnębiona i smutna. Widzisz? Oj tak, Hania wiązała wiele nadziei z tym wyjazdem i swoim postanowieniem z wakacyjnej listy. W połowie sierpnia razem z Hanią wybrałyśmy się na kurs językowy do Barcelony, organizowany przez szkołę językową Atas. Jestem pewna, że każda z nas miała inny cel. Ja chciałam się nauczyć hiszpańskiego i angielskiego, a moja siostra marzyła o poznaniu przystojnego Hiszpana. Hola, me llamo Hania. Była tak zdeterminowana, że nawet strach przed lataniem samolotem jej nie powstrzymał. Kursy językowe ATAS to połączenie nauki na luzie, zwiedzania, idealna opcja, żeby podszkolić język i przeżyć przygodę za granicą. Kiedy wychodziłyśmy na miasto, ja zachwycałam się architekturą, odwiedzałam targi i buszowałam po sklepach z pamiątkami, a Hania zamiast zabytków wypatrowała przystojnych chłopaków. Ale hot. Nie samą nauką człowiek żyje. Na wyjeździe z ATAS było wszystko. Wypady nad morze, chill na plaży, zwiedzenie Barcelony i testowanie lokalnych przysmaków. Wieczorami też nie było nudy. Świetne zabawy, gry, a nawet zachody słońca nad morzem. Co przywiozłam z kursu? Nowe znajomości, wspomnienia pełne przygód, lepsze umiejętności językowe i mnóstwo pozytywnej energii. A moja siostra? Smutek i przygnębienie, że nie udało jej się znaleźć wakacyjnej miłości. No logiczne, że byłam przygnębiona i smutna. To dlatego, że to był super wyjazd i świetnie się tam bawiłam. A potem co? Trzeba było wrócić do rzeczywistości. No i jeszcze cały czas krążyła nade mną myśl, że zaraz szkoła. Więc ja nie znam osoby, która po czymś takim skakałaby z radości i się cieszyła. Przestań drożyć, naprawdę, bo ja mam dosyć tych twoich domysłów, które są nieprawdziwe. Po prostu skończ. Ale ja wiem swoje i ja ci pomogę. Na początku pomyślałam, że zrobię jej wykład, taki poradnik randkowy dla 16-latki. Prosty,
i zrozumiały. Pierwszy punkt. Poznaj siebie i swoje potrzeby. Musisz wiedzieć, co jest dla ciebie ważne. Bądź autentyczna. Nie możesz być tak jak ta jedna typiara z mojej klasy i po prostu być sztuczna we wszystkim, co robisz. Masz pokazywać, że ci zależy. Ale potem stwierdziłam, że pewnie nie będzie słuchać tak, jak robi to na lekcjach. Więc postanowiłam, że będę jej tą wiedzę przekazywać etapami, tak nienachalnie. Pogadamy? O czym? Wiesz, co Aśka zrobiła? Aśka w ogóle zaczęła się inaczej ubierać, w ogóle inaczej zachowywać. I wiesz co? To wszystko dlatego, że chłopaka jakiegoś nowego poznała. I to jest jej nowy crush. I co? Ona zmieniła całą siebie tylko dla jednego chłopaka? Bardzo ciekawe. Niezwykle wciągająca historia. Ale możesz już wyjść? No i jeszcze przez tego chłopaka przestała w ogóle myśleć o rodzinie, o przyjaciołach, w ogóle o Dobra, swoich zainteresowaniach. Mam już tego dosyć. Wyjdź już, bo mi przeszkadzasz, bo zaraz ja przestanę o tobie myśleć. No, najwidoczniej Hania jest oporna na jakąkolwiek wiedzę. No, tak jak zawsze. Edukacja to nie wszystko. Muszę znaleźć jej kandydata. A żeby mi się to udało, muszę wiedzieć, jaki Hania w ogóle ma typ chłopaka. I żebym się tego dowiedziała, muszę w to zaangażować rodzinę. Mamo, musisz mi pomóc w jednej sprawie. Hania nie ma chłopaka i widać po niej, że jest bardzo przygnębiona. Co ty mówisz? Nic mi takiego nie mówiła. Mamo, ale w takim wieku o takich rzeczach się nie rozmawia z rodzicami. A z tobą na ten temat rozmawiała? No nie, ale to po niej widać. Czemu się tak na mnie patrzycie? Nic, tylko sobie rozmawiamy, a co? Haniu, każda potwora znajdzie swego amatora, nie martw się. Mamo, czy to naprawdę powiedziałaś? Przesadziłam? No. Ale tak się mówi, to jest takie powiedzenie. Dobra, mamo, nieważne. Musisz mi pomóc dowiedzieć się, jacy chłopcy się Hani podobają, okej? Okay? Tylko nie tak na Hani, ej, jacy chłopcy ci się podobają, tylko tak, wiesz, tak, nie wiem, oglądając jakieś filmy, czy coś. No, Clooney. Fajny aktor, nie? Podoba ci się, przystojny jest. No, co ty gadasz, przecież to jest jakiś stary dziad. Nie stary, jest to bardzo przystojny aktor jest. Nie, mamo. Daj spokój. A tobie, Haniu, jaki aktor się podoba? No nie wiem, Walker Scobell albo Jacob Elordi. A pokażesz mi ich? Okej. Okay. Ej Kasper, jest taka sprawa. Musisz mi pomóc się dowiedzieć, jacy chłopcy się podobają Hani, dobra? Tak? Dobra, dzięki. Hania, który ci się bardziej podoba chłopak? As? Sigor. A który to który? Zobacz, ten, który jest blisko Pikachu, to jest As. Ten, który jest blisko Kocha, to się nazywa Skorwany. No to niech będzie ten As. Hej, Hania. Bo mam zdjęcia klasowe i tak chciałam się zapytać, co uważasz o chłopca z mojej klasy? Zobacz. To jest Michał, tu jest stoi Szymon, o ten tutaj. Tutaj jest Krzysiek. Mhm. No to jak myślisz, który jest lepszy, najlepszy? Nie wiem, Krzysiek. Krzysiek? A czemu? Po prostu. Wspólnie udało nam się zebrać wszystkie informacje i postanowiliśmy zrobić model idealnego chłopaka dla Hani. Bo ja się dowiedziałam od Hani, że ona ma takiego celebrity crush. I to jest Walter Scobell. Kojarzysz go? Taki aktor. Patrzcie. A, tak, no. Dobra, czyli ciemne włosy, brązowe oczy. O, wygląda jak As. Okej, okay, czyli robimy mu loczki jak ten aktor, tak? Dobra. Teraz twarz, zrobimy taką jak ma Krzysiek. Czyli taką chyba. Trochę będzie trzeba zmienić. Dobra, Krzysiek się słabo opala, więc tak może jakiś... Oj. Dobra, Krzysiek ma cienkie u góry. Nos. Może trochę przesadziłam. I gruby tutaj. Lekko spiczasty tu prosty i lekko spiczasty. Ten Hani aktor ma taką
mocniejszą szczękę chyba. Jak bardziej. Wszyscy oni byli tutaj szczupli. Normalne ciuchy damy. Jakąś bluzkę czarną. I jakieś, nie, może krótkie spodenki. Zmienię tylko jeszcze koszulkę i wydam jakieś fajne, może krótkie spodenki. Dobra, mamy go. Niezłe ciacho. Mama już się tak nie mówi. To jak co się to mówi? Jest? Że spoko. No i co myślisz? Wy się dobrze czujecie? W Simsy sobie gracie? Mamo, a Ameryka to nie powinna się uczyć? Słyszałam, że ostatnio dostała pałę z angielskiego. Nie dostała. Dostałam. Ja za to zaraz dostanę cholery. Mam dosyć tego. Widzieliście to? No! Ewidentnie się spodobał. Też tylko trzeba... No, uśmiechnęła się. Teraz tylko trzeba kogoś znaleźć, kto wygląda podobnie do niego. To nie będzie łatwe. To co? Sezon na szukanie chłopaka dla Hani rozpoczęty. Sezon na misia. O, mam pomysł. A może zrobimy casting? O tak, to dobry pomysł. I ja się nie znam na wybieraniu chłopaków dla dziewczyn. Ja się nie znam. Jeszcze Hanie zaskoczę moimi talentami. A mam ich wiele. Wiesz co, Amelka? Postanowiłam, że ci się odwdzięczę. I znajdę tobie chłopaka. Ale nie martw się. Nie musisz być taki chłopak, że wiesz, będziesz cały czas gdzieś wychodzić czy coś. Ale znajdę ci chłopaka na bal u smoklasisty. Przecież masz go w tym roku. Nie! Jak nie, jak tak? I tak nie masz z kim iść, więc ja ci w tym pomogę. Będziecie fajnie wyglądać na zdjęciach. Wiesz nie co? Przejmuj się. Zaraz zadzwonię do twojej wychowawczyni, żeby mi podała listę wszystkich chłopaków. Nie! Na twoim roku. Sama to sobie załatwię. Nie martw się, kochana.